Cześć! W jednym z odcinków opowiadałem, jak skonfigurować fanboxa, by móc później prawidłowo przekierować port. W tym odcinku natomiast zobaczycie, jak wykonać takie przekierowanie. Zaczynajmy! Wejdź na stronę konfiguracyjną fanboxa i zaloguj się. Hasło znajdziesz na naklejce. Przejdź do zakładki Zaawansowane, a następnie Nad Pad i dodaj regułę. Wybierz Nowa, wpisz nazwę, wpisz port wewnętrzny i zewnętrzny, wybierz protokół i z listy wybierz nazwę urządzenia, dla którego przekierowujesz port. Na koniec kliknij Zapisz. Taką konfigurację wykonaj dla pozostałych portów lub urządzeń. Jeśli któreś z urządzeń do poprawnej pracy w sieci wymaga przekierowania tych portów, to przed loginem dopisz bez podkreśnik ochrony kreska i zapisz. Zamiast otwierać wybrane porty, możesz skorzystać z funkcji DMZ, która otworzy cały ruch i przekierowanie wybranych portów nie będzie konieczne. Jest to jednak ostateczne rozwiązanie, ponieważ włączając tryb DMZ dla konkretnego urządzenia, przestaje ono być chronione przed atakami zewnętrznymi. Powinieneś więc posiadać własne zabezpieczenia na urządzeniach przypisanych w DMZ. Jeśli mimo wszystko chcesz skorzystać z tej opcji, to przejdź do zakładki DMZ. Pamiętaj, że urządzenia te pojawią się dopiero wtedy, kiedy przypiszesz do nich stały adres IP w sieci wewnętrznej. O tym, jak to zrobić, opowiadaliśmy w innym odcinku. Wybierz urządzenie z listy i kliknij przycisk Zapisz. Po zakończonej konfiguracji fanboxa zrestartuj go, a potem sprawdź, czy dane na stronie konfiguracyjnej zapisały się. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.